powołuj teraz streść. Tak, tak, zaraz będę streszczenie poprzedniego odcinka. Ja muszę Łukasza pochwalić, dlatego że na jego wykładzie, on był wtedy młodym asystentem i prowadził nas jakiś wykład o rutaniach falowych. I pokazał to nostrzostwo, że w różnych wymiarach te fale się rozchodzą zupełnie inaczej, mają zupełnie inne funkcje gener. To jakościowo zmienia. Byłem zaskoczony, potem z nim rozmawiałem, a my wtedy polecił, bo pisałem na magisterko, żeby kupić sobie książkę Matuka. A Guide to Feynman Diagrams. I to już od tamtych czasów wydałem przez ciebie prawdziwe dolary, kiedy będę za kredyt, że stało 7 czy 8. Więc z tej książki już byłem. Przyjmuj karty. Nie, to było inne dolary. Co? Inne dolary. No to ja mu teraz euro zrób. Proszę wiecie, na co. Proszę państwa, błyskawiczny skrót. Interesuje nas teorię pola. Na początku będę używał pola skalarnego. Pi od x i właściwym narzędziem do wyprowadzenia rachunku zaburzeń, czyli do całej Feynmana, jest sformułowanie korelatorów, czyli uporządkowanych iloczynów pól, uporządkowanych czasowo, za pomocą nauki pobywacza. Czyli tutaj mamy tak, próżnia napisze 0, a tutaj mamy od phi od x1, to jest 4 wektor, phi od x2, phi od xn. To jest ilość uporządkowany w czasie, czyli tutaj najmniejszy czas to jest lewy i tak dalej. Takie obiekty są ciekawe. To drugie 0 woli ścisłości też powinno mieć wak. Wak, tak, tak. Ja w ogóle nie chciałem pisać wak, ale fajnie. Że to nie ja napisałem. I coś takiego, z czegoś takiego pokazał, oczywiście to jest pewien wykład z teorii pola, można pokazać, że z takich korelatorów umiem wyprowadzić na przykład amplitudę rozproszę. Albo zrenormalizowany propagator i to się daje zapisać jako całka. Całka po drogach, w naszym przypadku to jest całkujemy po wszystkich wartościach pola w każdym punkcie, czyli tych całek jest r do trzeciej, tak naprawdę, formalnie, z x od i całka po d4x gęstość Lagrangiana. Piękne, klasyczne wyrażenie, tylko trzeba umieć nadać temu wyrażeniu sens. Teraz podajmy sobie Lagrange, o którym myślę. A czy się mogę coś zapytać? Zawsze. Ale było niebezpieczne. To wyrażenie po lewej ręce, jak się napisze, by się chciało, żeby wielkości fizyczne, bo to ma być jakaś wielkość fizyczna, były kowarianty lorentzowską. Tak. No jeżeli to jest funkcja, która zawiera wiele argumentów x1 do xn i teraz je uporządkuje chronologicznie, czyli oznacza, że t1 będzie tutaj, a te dwa będzie tutaj, czyli na takich względach. No to pytanie, czy to w oczywisty sposób jest wielkość teleskopu, jest mniejsza lorentzowska? Tak, bo jedyna tutaj zależność od położeń to są cztery położenia. Przy transformacji Lorentza trzeba przetransformować. No ale jak mam dwa, to jak. No. Jak mam dwa czasy, to takie zadanie. Wiem, o co ci chodzi. Takie zadanie. Czy jestem wewnątrz stosza, czy robimy takie słabne zadania o rakiecie, której tam pioruny uderzają w różnych chwilach, w różne końce i się zamienia. To całe szczęście, że jak to jest poza stożkiem świetlnym, to się pokazuje, że to jest zero. Ale to nie jest, to nie wynika z tej definicji. Nie, nie wynika, ja muszę to pokazać, muszę się to pokazać. Czy ta wielkość jest niezmiennicza z jakiegoś tam powodu? Tak, tak. Dodatkowego powodu, tak? Tak, nie mam czasu na pokazanie, nie mam czasu na wyprowadzenie. Nie, ale to dla państwa, którzy może tak, nie widzieli, tak. Że to jest niezmiennicze, to nam trzeba pokazać. Jedna, druga, fi przecinek mu, bo czterogradient fi przecinek mu minus mu kwadrat pół. To niedobrze. Lambda. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo dobrze. Niedobrze. Fi to czwarte. Niedobrze. Jak mam fi kwadrat? Bo mi
Dni się mylą. A! Bardzo dobrze. Może być tak? O, tak, to już wie pan. To jest, to nazywam częścią kwadratową. To nazywam częścią kwadratową, to nazywam, to jest właśnie z definicji coś, co nie jest kwadratowe. Rzecz z tym, że tak, takie całki kwadratowe, czyli gaussowskie, umiem policzyć, to zaraz to zrobię. A z tą częścią nie umiem sobie dać rady. Nie umiem sobie dać rady, bo jedyne całki gaussowskie, które umiem liczyć, to są całki cylindryczne. To znaczy, to są całki wyrażenie E do wyrażenie kwadratowe razy wielomiarne. Jeszcze nie skończyłem tego wzoru. I tutaj musimy powiedzieć psi od x1, psi od fi, psi od x, przepraszam, fi. Czyli taki korelator, który mnie interesuje, w postaci całej kwadratu, daje się napisać w ten sposób. I jeżeli teraz L jest w tej postaci, to ja sobie z tym nie umiem dać rady. W związku z tym napiszemy, że E do I to nazwa. Ale w tej całce teraz kolejność tych fi jest dowolna. Tak, bo to jest klasyczne, to jest wyrażenie klasyczne. Ja pokazuję, że jakkolwiek to sobie zapiszę, to muszę się nawet prowadzić. Ja pokazuję, że to jest równe nie takiemu korelatorowi, tylko korelatorowi uporządkującego. Ale to chyba nie było, więc ja tego nie wiem. Ale po lewej stronie fi mają ciup, to są operatory. Tak. A po prawej to są pola. Tak. Klasyczne pola, tak. A skąd ja wiem, że operatorowi odprawiają takie pola? No bo... Ale jak jest to zrobić? No bo Lagrange napisałem, ale to wyrażenie, tak jak jest napisane, to ono na przykład dla operatorów może nie mieć sensu. Ten Lagrange, albo na przykład w ogóle tam kwadrat powinno być. Zaraz będzie. Nie, tam błąd jest. Fi tu jest fi kwadrat, tak. To jest to wrażenie w operatoru może nie mieć sensu. Na ogół nie ma sensu. No bo tam nie chciałem już tak. Będę komentował. Będę komentował. No powiem dlaczego. Otóż ten E do I całka te 4x lambda fi do czwartej. No to jest całka z typu E do I x do czwartej. Nie umiem ich policzyć. No to ja to rozwinę w szereg. To jest 1 plus I G całka lambda fi do czwartej, D4X plus minus G kwadrat przez 2 si. A co to jest G? G to jest lambda. G to jest lambda, dlaczego nikt nie poprawia? A to lambda nie w środku. To za dużo lambda. To za dużo lambda jest. To ja tutaj lambda nie chcę, przepraszam. Tu chcę mieć lambda, lambda kwadrat. To dobrze, G to lambda. D4x fi do czwartej do kwadratu i tak dalej. Czyli widzimy, że coś tak, że jeżeli pozwolicie mi zastąpić to, rozwinąć szereg, to będę miał do wykonania całkę po drogach razy Lagrange, który jest tylko kwadratowy, razy tutaj iloczynnym pól. Teraz niestety, ponieważ tu mamy cztery pola w jednym punkcie, to na ogół takie wyrażenia są rozbieżne. Trzeba je regularyzować i trzeba je regularyzować. I to jest kłopot. I to się bierze stąd, że tutaj mamy lokalność teorii pola wymaga, żeby tu było fi do czwartej, żeby nie można tego rozmazać, bo tracimy wtedy jedynczość relatywistyczną. A cztery pola w tym samym punkcie to jest wredny obiekt. Na ogół wymaga, dostatecznie dużej ilości wymiarów wymaga renormalizacji. Regularyzacji, przepraszam. Tak, coś takiego mamy. Ale to człowiek, jak powiedział, to w takim razie może po prostu Lagrange nie powinien być fi do czwartej. Ja chcę, że wszystkie ciekawe Lagrange są mało osobliwe. Takie jest wiedział lektor. Dynamice ma mało osobliwości, które trzeba usuwać w kwantowej chromodynamice, w teorii Higgs. No ja bym powiedział, że w związku z tym taki Lagrange nie ma sensu. To znaczy, on takie ma, całe pojęcie. W klasycznej elektrodynamice też nie ma sensu. W klasycznej elektrodynamice pokazuje, że. Tak, ale skądinąd wiemy, że żarówki działają, no, więc ma sens. No właśnie, ale jak to jest w elektrodynamice normalnej? Otóż kulka ładunku ma skończoną energię, ale kulka ładunku jest pojęciem relatywistycznie
współzmienić. One z kulką, tylko w jakimś układzie współrzędu. Czy chcę użyć ładunku punktowego, ale energia ładunku punktowego jest nieskończona, jak wszyscy wiemy. Czyli klasyczna elektrodynamika też zawiera nieskończoność, które usuwamy zręcznie. Też usuwamy nieskończoności. Nawet w elektrodynamice klasycznej. Więc ale to wtedy mogę w elektrodynamice klasycznej powiedzieć, że dlatego mam, że to nie jest dobra teoria, że to jest teoria klasyczna, a wiemy, że świat jest kwantowy. I teraz, jak mamy budować świat kwantowy, to powinniśmy go zbudować. To ja ci powiem tak. No tak, mamy nieskończoności w teorii pola, dlatego że to nie jest dobra teoria, bo prawdziwa teoria to jest teoria strun, która nie zawiera tych osobowych. Ona też ma swoje Nie, ona ma. Ale ona ma inną osobę. Ona ma za dużo stanu. Dobrze, ale pozwólcie mi teraz. Chcę policzyć, innymi słowy, całka gaussowska razy tutaj wielomian w polach. Żeby to zrobić, zastosuję metodę Polpota Pinocheta. To znaczy, ja będę drażnił próżnię za pomocą prądu. Zaraz tutaj Państwu to pokażę. Polpota Pinocheta. Nie, oni prądu drażnili też. Może nie mieli prądu. Były akumulatory, mieli mieli akumulatory. I tak dalej. O Chińczycy wtedy też. Otóż proszę Państwa. Wpierw parę faktów z życia funkcji gaussowskich. Wszyscy znamy, ale posłuchajmy. Chcemy zamkować całkę dmx, skończenie wymiarową, całkę gaussowską. Czyli jak ja mówię całkę gaussowską, to rozumiem całka e do wyrażenie co najwyżej kwadratowe w x-ach. Ja je zapiszę. Dwie, tak, jedna jest lepsza. Jedna tych minus x a x plus b razy x, gdzie rozumiemy, że a jest macierzą n na n, x jest wektorem, to jest wektor transponowany i tak dalej, i tak dalej. To jest coś kwadratu. I jeszcze jedna długa. Jest lepiej, mam dwie kartki z jedną, drugą bez jednej. I chcę policzyć taką całkę. Więc wpierw, żeby było prosto, policzmy szybciutko całkę dm. I to wszyscy wiemy, ale ja bardzo lubię ten wzór i to rozumowanie, więc powtórzę. Minus jedna druga x a x. To jest jeden. O, pokażę czy to jest zdarzenie. Świetnie, tak właśnie. To jest trudna całka, bo tu się różne x mieszają, ale można zrobić obrót ortonormalny, sprowadzić macierz A do postaci diagonalnej i przejść do zmiennych dny, do zmiennych normalnych i wtedy postać tego jest minus lambda 1 pół y 1 kwadrat minus lambda 2 pół y 2 kwadrat i tak dalej. Czyli zamieniłem to na ilość nieskorelowanych, jak to się mówi, całek gaussowskich. Każda z takich całek to jest lambda przez 2 pi do minus 1 drugiej. Czyli cały wynik, ta całka jest proporcjonalna do stale 2 pi, to pomijamy, nie interesuje nas. Jest proporcjonalna do iloczynu po i lambda i. To minus 1 drugiej. Minus 1 drugiej. A to zauważymy szybciutko, że to jest wyznacznik tej macierzy. A wyznacznik jest niezmienniczy względem ortogonalnych transformacji. Nie muszę liczyć wstrętnych wartości własnych, bo to jest po prostu równe, tam proporcjonalne do det a do minus 1 drugiej. Cudy. A teraz tą całkę, to wiadomo jak zrobić. To trzeba przesunąć zmienną całkowania tak, żeby się zrobić pewien kwadrat. Ten kwadrat i to po przesunięciu zostanę pewnusza. I staną. Tak, wszystkie takie rzeczy mają swoje nazwę. Czyli mówię, że x jest równe y plus jakieś c.
Zamiana zmiennych z x z y jest, ma jakobian 1. No i wyliczam, ile jest. Wyliczam c w taki sposób, żeby dostać całkę. Dostaję całkę dn y. To jest inny y niż tam. X od minus 1 druga. Y, a, y, plus jakieś c, niezależne od y. No i tutaj nie będę wam zanudzał, stagami patrzymy, żeby człony liniowe się skasowały. I dostaję, że moja całka, ta całka i jest równa det a do minus 1 drugiej razy eksponent od 1 druga b a do minus pierwszej b. Fakt drugi z tego. A teraz użyjemy trybku kota Pinocheta. Działanie moje S przekształcimy w działanie, czyli całkę z Lagrangianu, plus całka T4X, prąd J od X, o tym prądzie właśnie mówiliśmy, Fi od X. Jeżeli będziemy mieli taką całkę i zdefiniujemy sobie, to się na ogół nazywa Z analogią do mechaniki statystycznej. Jeżeli sobie teraz zdefiniuję Z od J równe całka po wszystkich polach S od IS, gdzie IS to rozumiem całkę to z tego mojego Lagrange'a, no bo to jest klasyczne działanie. I tu zauważamy, przepraszam, ale wszyscy teoretycy tak piszą, że H określone zostało opuszczone, albo postawiony jeden. A i pi tam różne. Takie różne, tak. Tak. Plus, i tutaj napiszę jawnie, plus i całka j od x, fi od x. I te korelatory, to jest właśnie, jak to można zrobić. Teraz widzimy, po co wprowadziłem j. Kiedy ja z od j z różniczkuję, albo dokładnie mówię, wezmę wariację po j, pod j w punkcie jakimś x1, no tak, wezmę wariację, no to tutaj spadnie mi, podajesz to w wykładniku, spadnie mi j razy fi od x. Przepraszam, jak zróżniczkuję po j, to spadnie mi i fi od x. I w związku z tym generowanie takich różnych pól sprowadzam do różniczkowania po, ja będę mówił o różniczkowaniu, to chodzi o wariację, po tym moim jocie. I w związku z tym możemy napisać, że ta amplituda, o którą mi chodzi, no mogę zapisać, że to jest 1 od z0. Delta L z od j po delta od fi od x1, delta od fi od x2, delta od fi od xn. To jest mój czołowy wzór. I teraz chcę zwrócić uwagę, on jest fantastyczny przez jedną rzecz, proszę Państwa. Jedyna zależność od j. Zaraz, na końcu j musi być równe 0. Tak. Ale również tu już nie po chwili, tylko po j. Po j. Po j, przepraszam. Po j, j, j od fi od 0. A teraz Państwo widzą, że jak. Nie, jak, no może są jakieś szentrajstwa, nie, nie,
której opowiadamy o ideach matematycznych. Jak mamy tą część kwadratową, no to całkując to gaussowsko, jeżeli mi zależy na zależności od J, to jedyna zależność od J będzie nie w samej całce, to da tam jakiś wyznacznik, tylko w tym B, czyli w tym czymś zależnym od J, czyli dostanę klasyczne wyrażenie, zwykłą funkcyjkę. Czyli sprowadziłem liczenie tej cholernej całki podrogi do czegoś, czego nie będę liczył, bo to mi się uprości z tym z, że to jest ta wartość tej całki, a to jest wyrażenie klasyczne. Zwykłą funkcyjkę to sobie mogę par razy rozliczkować. W związku z tym wszystkie kwantowe korelatory mogę liczyć jako pochodną pojocie zwykłej funkcji. To jest fantastyczny pomysł. To jest absolutnie fantastyczny pomysł. I żeby ten pomysł troszkę lepiej dorobić, to napiszmy, co jest u nas analogiem tego A. Otóż my mamy całka D4X, φ przecinek μ, to jest różniczkowanie po μ, jedna druga, minus m kwadrat miał być, co? Pół, tu jest i, to plus i epsilon, dodajmy, żeby było piękniej, fi kwadrat. Dodałem tutaj i epsilon fi kwadrat, żeby ta całka była nieczysto urojona, tylko żeby miała małą, dla każdego punktu fi, żeby ona dla dużych wartości pola znikała. Te całki są dobrze określone. No i teraz to nie wygląda na operator, który działa na kwadratowe pole. Ja się spodziewałem czegoś takiego. Chcę mieć φ od x, tutaj coś razy φ od x. To tak nie wygląda, ale zaraz to przerobię, ponieważ te pola zanikają w dalekiej nieskończoności. To ja odcałkuję przez części brzegowe ze względu na epsilonika. Zdechną i w związku z tym dostanę coś takiego fi od x, a tutaj mamy minus d mu minus m kwadrat plus i epsilon razy fi od x, jedna druga. To jest moje a, to jest odpowiednik tej mojej macierzy A, tylko dla ciągłych zmiennych. Ten operator się odwraca. Jak się odwraca? Wiadomo, jak? Przechodzimy do przestrzeni pędów i w przestrzeni pędów to jest k kwadrat plus m kwadrat, tu są znaki minus. I wiemy, że A do minus pierwszej, ja napiszę fajnie, to znaczy transformata Fouriera, to nie jest pomiędzy x prym, tylko y p i p prym. To jest równe tam proporcjonalne 1 do q kwadrat plus m kwadrat plus i epsilon razy delta 4 p q minus q prim, bo to ma element macierzowy, zawiera q prim. Doskonale. Czy wszystko jest jasne? I to nazwę epsilon zawsze jest dodatnie. Epsilon zawsze jest dodatnie. To oczywiście jest oszustwo. No jest oszustwo, ja pamiętam. Bo to wprowadza bardzo ważną rzecz, prawda? No to propagator tego nosi. No właśnie, ale bo jakbym na przykład formalnie, to mogę tak odsłonić. Nie, nie. Za epsilon i ujemnego. Nie. Dlaczego? Bo chcę zmierzyć. Umawiam się, że chcę mieć wielką całkę i wtedy dodaję sobie epsilon w dodatki. To jest moja umowa chyba. Ale to nie musi być. O tym trzeba zadeklarować. Tak. Nie, epsilon nie może być ujemne, bo wtedy w eksponencie mielibyśmy coś, co byłoby kwadratowo rozbieżne dla dużych. To byłoby plus epsilon fi do kwadratu. Dla dużych fi kwadrat byłoby to. No to powiedziałbym, że coś nie mówię. Czyli mamy to E do... Na telefon.
wrócił do telefonu. To Z od J jest proporcjonalne teraz do normalnej funkcji X, co tu mamy? D4X, D4Y, J od X, D od X, Y, J od Y. Ponieważ to jest proporcjonalne z dokładnością do tej całki dla J równego 0, która tu się upraszcza. I w związku z tym to się prościutko liczy. Policzę dwa takie, więc też nie będę liczył. Jak sobie weźmiemy, raz różniczkujemy, delta Z od J przez delta J, J równym 0, to to jest ten X, a tu różniczkując po J, ponieważ to jest jeszcze jedna druga, sorry, to dostanę J od całka DY, J od X, Y, Fi od Y. Ja chcę to mieć w punkcie X. No i teraz Państwo widzą, że jak wezmę sobie, przejdę z granicy do J równego 0, no to wynik jest 0. Na każdej ilości nieparzystych pól, ze względu na zachowanie parzystości, te całki są 0. Więc nie ma co liczyć tych choratów dla nieparzystej ilości pól. Dla parzystej ilości pól jest bardziej ciekawie, to chodzi pod nazwą stwierdzenia Wicka. Weźmy sobie, że mamy tutaj E do, ja napiszę symbolicznie, J, D, J, jedna, druga. I teraz chcemy dwa razy zróżniczkować, tak? To pierwsze różniczkowanie mi da E do minus jedna, druga, J, D, J. Tutaj dostanę D razy J, prawda? Bo tutaj po jednym zróżniczkowałem. Jeszcze mi się pisać, gdzie to są X, Y i C, tak? I teraz to muszę zróżniczkować dwa razy. No to dostanę E do minus jedna, druga, J, D, J. I tu dostanę tak. Jak tu zróżniczkuję, to dostanę D, J razy D, J. Albo zróżniczkuję to. I tutaj drugie J spadnie i tu dostanę tylko D od X, Y. Przechodząc J do zera, to się zeruje, czyli cały wynik jest równy D od X, Y. Teraz łatwo policzyć tak, jak będę miał 16 takich, to łatwo policzyć, ja zrobię to dla 4. Jak mamy 4 punkty, to różniczkując tam 4 razy pracownicy, pojawią mi się te ilość dwóch propagatorów, bo na każde dwa różniczkowania spada jeden propagator, dostanę ilość dwóch propagatorów. I te propagatory, jeżeli tu mam punkt 1, 2, 3, 4, to mam jeden z czwórką połączony, dwójka z trójką, plus taki, ten z tym jest połączony, ten z tym, plus taki propagator na krzyż. No i to w naturalny sposób tu się dostaje, nie musimy prosić nikogo o łaskę. Teraz, jeżeli ja mam pole Fi do czwartej, to mam Fi do czwartej w jednym punkcie, to teraz widzimy, że dostaję z jednego punktu, mają wychodzić... Czy ja mogę zrobić jakiś komentarz? Cztery propagatory. Fantastycznie widać na tym już rysunku to, o czym mówił pan profesor Bogusławski. W ten sposób profesor Batnik to wszystko, co profesor Bogusławski liczył na piechotę, wyprowadził w jednej linijce de facto, tak, prawda? Ponieważ mamy czterocząstkową funkcję, która się składa, jeśli można użyć takiego słowa, z dwóch kawałków. Jednej, kiedy punkty są, że tak powiem, po Bożemu połączone, a w drugiej jest skrzyżowane. Tak. No i ten pierwszy członek to jest przybliżenie Hartree, a ten drugi to jest. I dopiero jak te dwa się napisze, to jest przybliżenie Hartree. Prawda? I to widać, jak coś takiego się zobaczy, to widać, że warto. No tak, no właśnie po co się takimi rzeczami zajmować? Teraz robimy przeskok. Myśmy z profesorem Bogusławskim pokazali, jak się trzeba męczyć na papierze, jak tego się nie zrobiło. I to był ten gigantyczny postęp w fizyce wielu ciał.
kiedy się okazało, że ta taka matematyczna sztuczka kusa, którą tu nam pokazują, która oczywiście właśnie każdy wzór jest podejrzany matematycznie, bo się dobry matematyk będzie czepiał, prawda? Ale... Ja mam tutaj prepyt, chcę powiedzieć, o naukach po drogach, właśnie dla początkujących i matematyków. I pierwsze stwierdzenie w tym jest takie, że matematycy bardzo lubią nauki po drogach dla przestrzeni skończenia wymiaru. W momencie, kiedy fizyk pisze całkę po wszystkich polach, to tam nie wiadomo, jak jest zdefiniowana zmiana i matematyk przestaje taką pracę czytać. I tak sobie daje no, to ale już w tym momencie, cokolwiek się zrobimy, to widzicie Państwo, że to jest straszliwe uproszczenie. Bo cały ten interes to jest po prostu pochodna, prawda? A teraz... nie ma żadnego problemu, nie ma tego, że trzeba coś rozwijać, coś tam mierzyć, jakiś cały... Nie, wszystko jest strasznie, strasznie elementarne. W klasycznej teorii pola to się czyta z rażeniem po prostu wyprowadzenie twierdzenia Wicka, to jest dosyć ewidentne. Teraz, skracam myślowo, widzimy, że wszystkie takie człony zróżniczkowań można zbudować bardzo łatwo. Dla każdej rzeczy piszemy punkt. I na przykład mamy punkt z oddziaływania, który wychodzi cztery nóżki. Taki punkt zawsze będzie miał tą lambdę. I będziemy mieli punkty, które są połączone. I taki rysunek nazywamy grafem. I patrząc na ten graf, ja umiem natychmiast wypisać odpowiednie wyrażenie. I to jest potęga grafu Feynmana. Złożone kawałki, kowariantne kawałki rachunku zamożnych się odczytuje z prostego rysunku. I to jest fantastyczne. To było to wielkie, wielkie odkrycie Feynmana. No i teraz jeszcze tam jest jeden szczegół, że propagatory odcina się z nóżek zewnętrznych, tak jak w teorii nierelatywistycznej. I w związku z tym najniższy graf dla rozpraszania zawiera tylko ten punkt. To znaczy, że rozpraszanie w tej teorii w najniższym rzędzie rachunku zamożnych nie zależy od kierunku. Jest, jak to mówimy, dokładnie w fali S. Dlatego ta teoria jest troszkę trygalna. W następnym rachunku zamurzeń byśmy mieli coś takiego i tutaj się połączy, to jest jeden z możliwych grafów, ja to chcę dyskutować, mamy nóżki zewnętrzne, ale mamy nóżkę wewnętrzną, pętlę wewnętrzną. I tu niestety trzeba całkować i na ogół takie całki są rozbieżne, trzeba je regularyzować. To jest oddzielnym tematem. Teraz łatwo zobaczysz, że ten pętelka to jest dokładnie tak jak ten punkcik. Tak. I do punkci, czyli mogę oprócz takich grafów pisać graf punkcik. No, tak. To jest inny graf, który jest też drugiego rzędu. Ale to zrobię, to mam, mogę teraz te dwa grafy napisać, że tak. To jest, że mogę... Mam więcej grafów. Że nie muszę malować tylko grafów na nóżkach, ale mogę malować na węzełka. Tak. I wtedy mam węzełek plus dwa węzełki, plus taki węzełko mogę namalować ile i skoro ugodno. I w ten sposób przy odrobinie wprawy, jak wy mi podacie nagrodzie, to ja z części kwadratowej błyskawicznie odczytam, jaki jest propagator, a z części tych oddziaływania, tych nie kwadratowych, zrobię z tego, rozwijając szereg, zrobię z tego wierzchołki, czyli od razu grafy Feynmana odczytuję tak, patrząc na nagrodzie. To jest fantastyczne uproszczenie. Jak ja byłem studentem, jak ja się tego uczyłem, ja 6 miesięcy przerabiałem wyprowadzenie z teorii pola grafu Feynmana. No, profesor Jerzy Krupski napisał pracę doktorską, w której liczył diagramy Feynmana, w którym wszędzie teorii zaburzeń. Ja tego zadania z ciała stałego, o którym nie pamiętam, no i napisał tą pracę doktorską. I te grafy były malowane na takich papierze pakowym, takim brązowym, i zagmowało całą podłogę pokoju numer 7. I któregoś dnia przyjechał taki facet, który Karpus z Ameryki, który też to policzył i przywiózł swoje płaty, położyli to na podłodze i przez tygodnie chodzili na czworaka, ponieważ różnili się w wyniku i nie wiedzieli, w którym się pomylili. W końcu się okazało, że Karpus zgubił jedną, drugą, na której z tych płat.
Prawda, to było coś jedynie to było przed wynalazkiem matematyki. No tak, nie, to było Wańsko, nawet jeszcze podejrzewam, że było w Ramalesie. W latach 40 liczył przesunięcie lamba, a przesunięcie lamba w grafologii jest banalne ćwiczenie. To jest oddziaływanie z zewnętrznym ładunkiem, to jest oddziaływanie elektronu zewnętrznym polem, statyczny polem protonu, dajmy na to. I teraz to jest pole, to pokazuje się, to jest zwykłe pole coulombowskie. A pierwsza poprawka to jest taki graf, gdzie tutaj puszczamy foton, o którym zadbędzie na chwilę. Państwo dojdzie tak zwaną staroświecką teorię pola. Miał Hamilton, wyliczał wyrazy, wybranów jest bardzo dużo, bo każdy z nich jest nie widać, jest relatywisty czy niezmienniczy. Dostał wynik. O dwójkę się pomylił. Więc ja pomylił się o dwójkę. A jak idzie klasa Feynmana, to nie ma możliwości pomylenia się. To no, się no, tak, takie no, coś. Lamp się tam wykładał. To już jest możliwość pomylenia. To coś trzeba policji, to zawsze jest możliwość pomylenia. Ja tylko chcę dodać historyczną uwagę. Otóż wszyscy uważają, że to Feynman wymyślił grafy Feynmana. Tak, ja też tak uważam. To jest nieprawda. To jest historyczna nieprawda. Feynman był człowiekiem, który był straszliwie mały tak naprawdę. Nigdy nie chciał przyznać się, że ktoś inny coś zrobił tak jak on. Otóż Feynman uczęszczał na wykłady Josepha Mayera, męża Marii Geppert Mayer. I Joseph Mayer był fizykiem statystycznym i państwa to w ogóle nie uczą teraz takich rzeczy, ale jak się w fizyce klasycznej ulicza sumę statystyczną do układu cząstek oddziałujących, to się ma strasznie skomplikowane wyrażenia. Istnieje coś takiego, co się nazywa przybliżeniem wymiarowym. I Mayer wymyślił, że można to obliczać w pomocy grafów, rysowania takich grafów. I wielki to było znane jeszcze, nim w ogóle Feynman się tym zajął. I Feynman się nauczył te grafy Mayera. W pierwszym, to też są takie łapki, tylko się je tam trochę inaczej razem dodaje i one są no, podstawą no, niebywałego rozwoju takiej praktycznej fizyce, chemicy. Przez lata no, całe liczyli. Nie mam czasu, żeby powiedzieć, tak. Ale jeżeli ja tutaj z czasem pójdę to mam te same całki po drodze i te same grafy wyprowadzam na dokładnie na to samo komputerze. No teraz kochani, następne przyspieszenie. Otóż teraz chcę traktować fermiony. Fermiony nie są klasyczne. Nie są klasyczne. Tak niektórzy mówią. No, nie mają w związku z tym granicy klasycznej i wydawałoby się, że nie można dla nich napisać całki po drodze. No i nie można napisać całki po drodze. Aż był genialny rosyjski fizyko-matematyk, nazywa się Berezin, i on powiedział, że trzeba zmienić definicję, trzeba całkować po innej zmiennej. Myśmy tutaj w tych całkach po drodze całkowali po polu phi, które przebierało dowolną wartość rzeczywistą. A teraz popatrzmy. Jak mamy oscylator harmoniczny, to on jest omega, a z krzyżem a. A zmienna x to jest a z krzyżem plus a. Mam przez pierwiastkę. Czyli te a z krzyżem, to doskonale rozumiem, mam jak się łączą z x. A teraz jesteśmy dla fermionów. Co my piszemy dla fermionów? A z krzyżem komutują do jedynki. A jak weźmiemy te fermiony, to piszemy omega bez krzyżem b. I żeby był fermion, to wszyscy doskonale wiemy, musimy napisać b bez krzyżem antykomutujemy. A ponieważ z b i z bez krzyża mogę zrobić odpowiednie takiego x, takiej zmiennej, po której chcę całkować, tylko ta zmienna ma być zrobiona ze zmiennych antykomutujących. To się nazywa zmiennymi. Berezina, ja szybko wypiszę definicję, ono się, jak mamy taką wektor. A dlaczego nie Grassmann? My w teorii pola mówimy Berezina. Ale Grassmann był ze Szczecina, nie po to, żeby go odbyli. Ja też, no ale przykro mi, mówi się Berezina. Całkowanie Berezina. No, Grassmann był Szczecin. Co? Grassmann kupił się tam Berezina. Znacznie wcześniej. Nie miałem Berezina, ustawa wiedział, co pisze. Mamy dwa rodzaje teraz zmiennych przestrzennych, C i C bar, które jest C bar 1 aż do C bar K. I teraz wszystkie te zmienne sobą antykomutują
i definiujemy, że całka CI DCI to jest równe całce C bar I DC bar I i to jest równe DCI CJ, sorry, to jest równe delta I. Czyli mamy zdefiniowane zmienne antykomutujące i mamy zdefiniowane całki. Jak mamy zdefiniowane całki z pojedynczego monomianu, to mam natychmiast całki z wielomianu, z takich wielomianów, więc mam całkę z wykładnika i wszystko się da zapisać. Z tym, że teraz mamy jedną rzecz, mamy E do minus całka C, C bar A, C, DC, DC bar, jak się policzy dla takiej n wymiarowej, to dostajemy, że to jest równe nie wyznacznik do minus jednej drugiej, tylko wyznacznik po prostu do tego. I teraz dla fermionów, Lagrangian fermionowy, zapisujemy minus psi bar od x. Macie, że to jest spin, ma cztery składowe, tu mamy słynne macierze gamma i to jest klasyczne forma d mu plus m i potrzebuję tu i. Czyli teraz całka po drodze, mogę napisać formalnie całkę po drodze, całkując po polach fi, które są antykomutujące i dla Lagrangiana mam taką część kwadratową. Jak się to policzy, to dostajemy normalny, zwykły, katolicki propagator dla elektronu. Więc to całkowanie odtwarza wynik. Genezy to prawosławne. Tak. Ale chrześcijanie. No tak, chrześcijanie. Teraz mamy też było Luter. Teraz są drugie bliski, bo ja jestem ze Szczecina. A dlaczego nie lubi Grossmana? Bo się z nim nie spotkał. Także udaje się nam wprowadzić fermiony. Natomiast znacznie ciekawsza sytuacja jest... Ja skończę. Mam 15 minut jeszcze? Tak. Dobrze. Dalej Bóg skończy. Jest, najciekawsza jest, jest elektrodynamika. Elektrodynamika ma swoje wady i zalety. Otóż zaletą jest tego, że to jest pięknie matematyczna teoria z cechowaniem. A Belot ma akurat. A kłopot jest z tym, że taką teorię trudno skwantować. Teorie, które umiemy kwantować, to jest wziąć teorię, wyprowadzić Hamiltonem, czyli znaleźć zmienne kanonicznie sprzężone, na te zmienne kanonicznie sprzężone P i Q narzucić arbitralnie reakcję komutacji, P z Q, Q z P komutuje do I, to arbitralnie to jest nazywane aktem kwantyzacji i wtedy rozwijamy tą. Nie mamy żadnej innej drogi do kwantu. To trzeba wiedzieć. W związku z tym, na przykład nie mogę prostego oscylatora starciem się nie da skwantować. No nie da się skwantować, mimo że to jest prosty fizyczny system. Wielu bananów usiłowało skwantować i jest chyba z pół metra pracy, tylko robię na ten temat. Wszystkie fałszywe, bo tego... Ale za 30 punktów. Tak, Hamiltonian oscylatora statycznego nie istnieje i od tego się nie da uciec. Więc my teraz, ja szybko przypomnę tutaj w szalonym pędzie, Lagrangian z elektrodynamiki, Gerze Lagrangian, to jest pole elektryczne do kwadratu Q minus pole magnetyczne do kwadratu Q, gdzie pole elektryczne to jest pole elektryczne, rzecz nie ma profesora Białynickiego, bo to już była awantura. Profesor Białyński zapewnił sobie prawo wygłoszenia wykładu w późniejszym terminie. Teoria jest formułowana zmiennymi dynamicznymi, są, jest czteropotencjał A mu, który, czteropotencjał A mu. I w terminach tego pole E i B są dane w ten sposób. To wygląda fantastycznie nierelatywistycznie. Ale jak się to dobrze zapisze, to ten Lagrangian
to jest tak naprawdę minus 1 czwarta F mu mu, F mu mu, konwencja Einsteina, gdzie to jest czterorotacja pola. Nie chcę mi się teraz tego tu pisać. Teraz proszę zauważyć, że ten Lagrange zawiera cztery, w każdym punkcie, cztery zmienne A i trzy zmienne A wektorowe, potem to skalarnie wektorowe. A jeżeli to jest Lagrange, dobra. Ale to nieprawda. To jest czysta prawda. Nie, nieprawda, dlatego że naprawdę zaczynałem od sześciu pól E i B. I ten tryk się dzieje na tego... Tak się robiło w XIX wieku. My fizycy teoretycy startujemy od Lagrange'a. Ale jest określone z dokładnością co do gradienta. Tak, ale wszystko będzie. Wszystko będzie. Ja się tu... z tych czterech pól coś jest niedobrze, bo no, to jest sześć. Bardzo niedobrze, ale pierwsze to jest śliczna. Dlatego, że jeżeli do A dodam czterogradię, H przecinek, Hi przecinek, gdzie Hi jest dowolną funkcją, to teoria jest dokładnie taka sama. Nie zmieniłem ani pola elektrycznego, ani magnetycznego. Iwo Birula-Bialnicki napisał całą elektrodynamikę kwantową taką, w której właśnie powiedział, że ja będę kwantował E i B, bo to są jedyne fizyczne pola. Ale nieprawda, A mu jest fizyczne tak naprawdę kwantowo, bo istnieje efekt Haronowa, więc A mu rzeczywiście istnieje. To przez przypadek się wygodnie jesteś, ale tam też jest wygodne. Ja będę używał A mu, ale tak, popatrzcie, co w tym jest złe. Patrzę się na ten Lagrange i widzę, że potencjał wektorowy ma swoje prędkości, czyli ma swój pęd kanoniczny sprzężony. A fi występuje tylko jako gradient, czyli fi nie jest zmienną dynamiczną w zewnę. A zero, czyli fi. Tak. A zero nie jest w ogóle żadną zmienną dynamiczną. A zero to jest fi. No tak to się pisze. Zasuwa. I teraz... Teraz mam pewien kłopot, a teraz powiem, dlaczego jest takie AZ w tej teorii. Otóż proszę Państwa, jeżeli chcemy znaleźć odległość punktu od... Takie zagadnienie wariacyjne. Chcę znaleźć najmniejszą odległość punktu od początku układu zburzenia. Czyli chcę znaleźć minimum x kwadrat plus y kwadrat. No i takie minimum badamy do znalezienia, to jest 0, 0 oczywiście. Ale przypuśćmy, że jak szukam tego punktu, który leży na prostej. Czyli chcę znaleźć, jaki jest punkt najbliżej środka spojrzenia leżący na środku. To Lagrange myśli w genialny sposób, to trzeba wziąć wymuszenie tego, że punkt jest na prostej, pomnożyć przez tak zwany mnożnik Lagrange'a, bo kogo innego, i rozwiązujemy normalnie. Czyli dodajemy do tego lambda ax plus by minus 1, to jest mój wniosek. Rozwiązuje normalnie i znajduje, a potem rozwiązuje tak, jak normalną minimalizację. Tu można zrobić tak samo. Tu myślę, aha, to A0 nie jest żadną zmienną dynamiczną, tylko jest mnożnikiem Lagrange'a, który wymusza jakiś warunek. Wymusza jakiś warunek. Jaki warunek wymusza? Proszę pana, jaki warunek wymusza? Skomplikowany. Prawo Gaussa. Prawo Gaussa. Zachowanie ładunku. A0 to jest mnożnik Lagrange'a, który wymusza warunek taki 4pi rho od x rozpad ładunku. Nie no, zachowanie ładunku elektrycznego. Nie? Nie, to jest prawo Gaussa. Zachowanie ładunku. To jest to samo. Nie? Zachowanie ładunku bierze się z Lagrange'a fermionowego i przez to, że pole fermionowe mogę pomnożyć przez E do I. Zachowanie ładunku bierze się z dekretu Pana Boga. Jest znacznie ważniejsze niż wszystkie tam jakieś dziwne rzeczy. Ale to jest podstawowe prawo. Tak. Także widzimy... Zachowanie ładunku. Także to jest zachowanie ładunku. Także widzimy, że skoro mamy... Gaussa to jest to samo. To jak scałkuję. Mamy teraz... To mam po lewej stronie całkowity ładunek i po prawej mam całkę z... Jak mamy taką swobodę wyboru bez zmieniania teorii, to sobie mogę pozwolić, żeby tak dobrać, żeby jakiś warunek narzucić na A. Ja wiem, jaki warunek narzucę na A. Jaki warunek narzucę na A?
No, narzucam warunek A0 równa się 0. Bo jeżeli teraz ten warunek wymuszę, prawda, no to widzimy, że mam teorię opisaną tylko za pomocą trójpotencjału wektorowego i pędy kanoniczne istnieją, Hamiltona istnieje, mogę napisać całkę podobne pod warunkiem, że A0 jest 0. A co jest ślad po tym A0? No ciągle muszę mieć spełnione prawo Gaussa. Czyli muszę na te rozwiązania, muszę dostać prawo Gaussa. Prawo Gaussa na szczęście umiem rozwiązać. Umiem rozwiązać, dlatego, że jeżeli rozłożę A na część równoległą, czyli taką, która ma gradyent, plus część rotacyjną, A prostopadłe, to proszę, proszę mi uwierzyć, że wszystko tutaj zależy, te E i B zależą tylko od tej części rotacyjnej, a to A podłużne mogę wyznaczyć z tego i wyeliminować A podłużne i dostać Lagrange'a, który jest równy minus 1 czwarta F mu mu F mu mu, tutaj minus J mu A mu. Piszę tam ogólnie troszkę sprzężenie do prądu, ten prąd to jest na przykład przesfermiony i teraz po eliminacji zmiennej, tej zmiennej, to dostaję jeszcze V oddziaływanie kulombowskie pomiędzy ładunkami. Czyli innymi słowy L, który nie jest relatywistyczny. Nie jest relatywistyczny. No a 0 równa się 0, już słamało mnie relacji wspólnie zmiennych. No to znaczy nie wolno tego robić, profesor Białyński miał rację. Muszę to zrobić. I dopiero potem pokazuje, że mimo wszystko moje wyniki dla skalarnej teorii, nawet jak kwantuję, to dostaję po skwantowaniu, dostaję Hamiltonem, czyli coś współzmienniczego, rozwiązuję swobodną teorią i ze zdziwieniem na końcu dopiero, na samym końcu stwierdzam, o Boże, wyniki są relatywistycznie niezmiennicze. Mimo że startowałem z Hamiltonianem, to nie jest relatywistycznie niezmiennicze. Jak robię to całkiem podobnie, to od razu dostaję rzeczy. To z fałszu może być prawda. Tak. W związku z tym ten Lagrangian tak naprawdę wygląda. Logika formalna. A prostopadły kwadrat kropką pół minus razy A prostopadłe kwadrat. I to wszystko. Plus całka ρο od x, ρο od y, x minus y, moduł d3x, d3y, to jest równanie kulombowskie. Jak już tu jesteśmy, to przechodzę na drugą tablicę szybciutko. Szybciutko przechodzę na drugą tablicę i w związku z tym, to co muszę napisać, teorię rozumiem wyłącznie w tym cechowaniu, czyli muszę napisać, że jakieś tam korelatory pola, to jest całka po d dA samych polach wektorowych, potencjał wektorowych, exp od minus i całka d4x a prostopadł kwadrat pół. No, przepisuję bezmyślnie na granatach. A po co? I tu kwadrat. Żebyście widzieli. Żeby to mieć przed oczami. Plus V kulombowskie plus plus J mu A mu. Przy okazji, jako stary Belfort zrobię taką uwagę. Proszę Państwa. Ta teoria ma sens tylko wtedy. Ona jest niezmiennicza względem czasu. Stary Belfort napisz na dysku. Ta teoria ma sens. Jeżeli tutaj przesunę A mu o gradient i chcę mieć zachowanie cechowania, to ma sens tylko wtedy, kiedy J mu jest niezmiennicze, zachowuje prąd. Czyli jedyne prądy, które do elektrodynamiki mogę sprzęgać, to są takie, że J mu, D mu, J mu jest równe 0. Tak przy okazji. Nie mogę konsekwentnie napisać teorii z prądem niezachowanym. To wszystko zrobiłem, czyli moja ta teoria, tu ewentualnie można dostać członek
to wyobraźmy sobie, że to są funkcje pól fermionowych i tak dalej, i tak dalej. My się koncentrujemy na naszym A i żeby ta teoria miała sens, to muszę napisać w każdym punkcie, narzucić warunek poprzeczności, czyli muszę napisać D od A równoległa równa się 0, albo ładnie napisany gradient A, delta od gradient A, bo to jest rzut równoległy. Tak. Czyli to jest poprawna całka po drodze. Wygląda horrendalnie, gdyż, bo to jest niezmiennicze względem zachowania, ale ta funkcja delta jest strasznie jest wyróżniona, prawda? Ale ponieważ mam niezmienniczość zachowania, to tą całkę mogę zastąpić taką samą całkę, gdzie napiszę pi od delta gradient A minus gradient kwadrat chi. To znaczy, gdzie chi to jest przesunięciem cechowania. Cechowanie tutaj jest prostym przesunięciem. Jak napiszę taką całkę, kochani, i ponieważ to jest prawdziwe na dowolnej funkcji chi, to mogę wycałkować po różnych funkcjach chi i mnożąc odpowiednimi czynnikami tutaj, mogę zamienić tą deltę na dowolne inne zachowanie. I to jest wielkie osiągnięcie i to się tutaj prosto dostaje. Czyli żeby skwantować teorię zachowania, muszę wybrać takie cechowanie, gdzie mam teorię fizyczną, a do innych cechowań przechodzić przez zamianę zmiennych pola. Jak ja to zrobię, i to powinienem zrobić, dlatego że całka w tym cechowaniu jest ohydna, bo ona, jak to odwraca, to Państwo widzą, to wyróżnia prostopadłość i propagator jest jakiś wstrętny, to jest w cieniu mu plus ki kj przez e, a tutaj k kwadrat minus i epsilon. No i to jest strasznie, k i to wyróżnia ten, poza tym jak duże k rośnie, to rośnie i to rośnie, czyli ten propagator zachowuje się dość dostawić dla dużych k, czyli będę miał kłopoty z stałkowaniem w pętlach. A jak zamienię zmiennych do na przykład cechowanie z d mu, a mu równa się 0, to propagator się robi g mu mu przez k kwadrat, pięknie zbieżny, łatwiej mogę badać zbieżność wszystkich całek i tak dalej. To jest tyle, co chciałem powiedzieć na zakończenie. Chciałem powiedzieć, że to samo można zrobić z teoriami nieabelowymi, ale w teoriach nieabelowych przy zamianie cechowania, tu dostajemy zależność od A i cechowania. Jest taki człon, gdzie mamy komutator chi i A. W związku z tym, jak zamieniam zmienne w tej delcie, tak wszyscy wiemy, dostajemy jakobian. Jakobian ten Fadziejew z Popowem przywrócił dużej ilości wódki wytworzyli. Czyli z wódki odpowiedzi, tak? Popow strasznie piękny. Ziemniak. Jakobian z wódki. Ziemniak. Tak. Panowie, a teraz przed obiadem jesteśmy, ja to nie zaostrzę sobie. Ale już się pobierze. Ale tam nie dają, niezależnie od tego, czy i teraz jak... okazuje się, że ten jakobian, to jest pewnym wyznacznikiem, oni nie napisali tego wyznacznika, bo nie umieją policzyć, napisali ten wyznacznik w postaci całce po fikcyjnych zmiennych, jak ja je nazwałem. Xi. Nie było xi. P. Pi od P bar P E do minus P bar. Pewne wyrażenie, które to jest takie A, to jest tak proste. D mu minus A mu D mu P. I w związku z tym dostałem po uwzględnieniu zamiany zmiennych i przejściu do cechowania takiego, które lubię, dostaję całkę po drogach, której ceną za zamianę zmiennych jest pojawienie się fikcyjnych pól, które istnieją naprawdę, to się nazywa duchami i które występują tylko w pętlach. To znaczy, jak mam tutaj kwarki, a tutaj mam gluony, bo tutaj ten
te pole testowania nad waszymi glonami. No tak, mam zamkniętą pętlę po glonach, muszę dodać kompensującą pętelkę po dumach. I to jest, Feynman to zauważył, że coś jest za dużo, jak on całkowo coś takiego. I on zauważył, że wynik taki w tym jego cechowaniu, w tym amiu, demiu, amiu, jest za dużo, źle wychodzi. Że musi coś odjąć, tylko nie, już mu zastanę, żeby wymyślić, co trzeba zrobić. A Feynman z Popowem wymyślili, że to, co trzeba odjąć, to jest ten przyczynek od duchów. I stąd się pojawiają słynne duchy Fadiewa Popowa, jeden z najpiękniejszych pomysłów teoretycznych, co spowodowało, że możemy stosować model standardowy. Czyli mamy konsystentną teorię kwarków i gluonów. Dziękuję za uwagę.